No, kochani, pada śnieg. Zobaczcie. Mamy 8.01. Proszę. Jak pada. No, temperatura była w nocy -1, -2. Zobaczymy, jak ciśnienie. O, ciśnienie mamy 1004,5, czyli niżowe. Niżowe. A jak 1005, to zawsze albo deszcz, albo śnieg, w zależności od ciśnienia. O, jest nasz kolega Cypisek. No i tak, i fikumiku. I co? Jak ja mam przejść, fikumiku? Jak ja mam przejść? Muszę pogiziać? Muszę pogiziać, tak? Pogiziać muszę. Ach ty, ach ty. O, buziaku. O, aż. Widzicie? Trzeba pogiziać go. Aha. Ajaj. Wstawaj. Bo ja muszę iść, już jest. O, Piotruś pan też jest. Kiciulek. No, wstały kotki. A ja już tu byłem pod bocianówką. Kurde, znowu klucze zapomniałem. Wczoraj zapomniałem. Dzisiaj zapomniałem. No, no już to diabli wezmą z tą pamięcią. Ło, o! Pośliznął się na linoleum, zobaczcie. No. Majeczka też była. Rano mnie witała przed samym oddziałem. A cioteczka w ciągu nocy kilka razy i na dwór, i z powrotem, na dwór, i z powrotem. Dzisiaj była na zmianie taka opiekunka, którą nazywam maleństwo. Tak jak to w Kubusiu Puchatku. I ona nie śpi całą noc. No to jak przyszła pod drzwi, miauczała, to ją wypuszczała. A później jak na dworze była i chciała wejść, miauczała, to wpuszczała. I ona tak chodziła. Leszek, wywrócisz się! No, ja jedzie. Jedzie. Mówi, że będzie pomału jechał. Narty weź! No, narty. Nie masz nart? Właśnie, jak to tego. To teraz to ten. No. Skuter śnieżny trzeba. No, skuter śnieżny trzeba, właśnie. No. Się pomylił, nie na koło. No. Wywróci się, to zrozumie. No, kochani, jestem już po śniadaniu. Była kiełbasa rawska. No i zobaczcie. Tam Piotruś pan jest, o. A tu za nim idzie Cypisek. No i słychać w oddali, gdzieś tam na polach, klęgor żurawi. A gdzie one idą o tej porze? Kochani, gdzie one idą? No, był pan Władek. Wziął 10 saszetek Feliksa. 3 puszki Smili, te małe. I jedną dużą puszkę Smili. Dla kotków. No i pytałem go się odnośnie Maniusi, jak tam. Mówi, że też słyszał, że jest leczona. Tam przez kogoś włożone. Czyli to by się potwierdzało. No, miejmy nadzieję, że będzie to włożona do weterynarza, że to będzie fachowe leczenie. Poszły 2 lisy w teren. No i najedzone, kochani, i poszły. A ktoś mówi, że o, koty, jak się najedzą, to śpią, nie będą łapać. Proszę, idą tutaj, bo tutaj na tych mokradłach, tu są, o, proszę, liści pełną tych gałęzi i tak dalej, różnych zarośli. I tutaj myszy są. Myszy i szczury. No i jeże w liściach na pewno. Zobacz, jak chodzą ładnie. Tu jeszcze jeden jakiś idzie.
A, pieszczoszek idzie, kiciulek. Niuniek, ty też tutaj przyszedł? A, on idzie się załatwić. A, proszę, w liściach będzie się załatwiał. A dzięcioł tam gdzieś puka. No. A tutaj zobaczcie, drzewa, kikuty rosną. No i ma przyjechać, to już chyba drugi rok, jak było to mówione, ma przyjechać gość, który ma ściąć, ale ma je pociągnąć tak, żeby one się przewróciły w tą, w moją stronę, w kierunku bocianówki, a nie w tamtą stronę na parkan, bo by połamały. No teraz nie zetną, bo kochani, woda jest. Z kolei jak będzie wiosna, to dzięcioły mają tam dziuple. I znowu nie będzie można ściąć, dopóki młode nie wylecą. Także ten gość jakoś się zabiera, jak pies do jeża. 2 lata minęły, a on się nie może zebrać. Już się załatwiłem. Tak, kiciulku? Oj. Pieszczoszek, niuniuś. Niunieczek, jaki ładny. No. Idę. Tir mój jest przygotowany. Załadowany. No, temperatura już jest na plusie, kochani. Wychodziłem, to było plus 0,2 na plusie. Ptaszki ćwierkają. O, jakiś słychać, jakiegoś ptaszka. Aj kurczę, muszę tą aplikację zainstalować. Głosy ptaków. I się trochę poćwiczyć, żeby rozpoznawać po śpiewie, jaki to ptak. A nie tylko, żebym kruka rozpoznał. I co, kiciulko? No i tak. Mleko nalałem, połowę wypite. Chrupki też, mało jeszcze co zostało. Czyli kotki były tutaj. Były, jadły. Zobaczcie, wiatru nie ma. Nic wiatru nie ma. Widzicie? Nic się nie rusza, nic nie dzwoni. Nic nie dzwoni. Jeszcze przełączę, kochani, na zoom 0,5. Ten czas będzie większa perspektywa. I będzie można przyjemniej popatrzeć, ogarnąć teren wokół. O, jest, widzicie? W tym samym miejscu stoi, proszę. Jak ogarnia wszystko. A to kto to? Mamuśka chyba. I tak wygląda nasz poranek. Od wczoraj do biura nie można wejść, tak od razu z marszu, jak było do tej pory. Drzwi są zamknięte. Jest kartka informacyjna, że z powodu koronawirusa to będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym. No. Siedzą, to jest pieszczoch jeden, a drugi mamuśka. No to idziemy.